Dzień dobry. To chyba najwcześniejsza godzina rozpoczęcia jak dotychczas. Wyjątkowo wcześniej, ale w piątek, jak zazwyczaj. Dzisiejsze spotkanie poświęcone relacjom z wrześniowych wydarzeń, ale także zapowiedziom tego, co czeka nas w obszarze jąkania i giełkotu w październiku, a więc już bardzo niedługo. Dzisiejszą relację chciałabym rozpocząć od konferencji, która miała miejsce w połowie września w Katowicach, od trzeciej światowej konferencji na temat giełkotu, której współorganizatorami były Międzynarodowe Stowarzyszenie Giełkotu, Uniwersytet Śląski, Fundacja Centrum Logopedyczne, także Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, a także w niektórych aktywnościach byli zaangażowani studenci Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium. Wydarzenie rozpoczęło się warsztatami przedkonferencyjnymi. Spotkaliśmy się w piątek po południu i podczas tych warsztatów można było zapoznać się z przebogatymi materiałami, które przygotowały panie studentki, stażystki Fundacji Centrum Logopedycznego, studentki Uniwersytetu Śląskiego, które bardzo zaangażowały się w akcję upowszechniania wiedzy na temat giełkotu. Przygotowały masę materiałów multimedialnych. Wiele z nich jest do znalezienia w mediach społecznościowych Fundacji Centrum Logopedyczne, zarówno na Facebooku, Instagramie, jak i kanale YouTube. I bardzo zachęcam do poszukiwań tych materiałów, bo jeżeli są Państwo logopedami, na pewno w pracy przydadzą się zarówno do upowszechniania wiedzy wśród nauczycieli, rodziców, ale także do pracy z dziećmi. To, do czego szczególnie zachęcam, to wysłuchanie podcastów, trzech rozmów, w których dzielą się osoby z doświadczeniem giełkotu, dwie dorosłe osoby, ale także rodzice dziecka, które doświadcza zarówno jąkania, jak i giełkotu. Myślę, że bardzo warto zapoznać się z tymi materiałami, bo niewiele mamy świadectw osób z giełkotem i trochę brakuje tej perspektywy właśnie ze strony osób, które doświadczają giełkotu w codziennej komunikacji. Myślę, że do upowszechniania wiedzy na temat giełkotu bardzo pomocny może być quiz, który jest również do znalezienia w mediach społecznościowych. Bardzo wiele materiałów upowszechniających znajduje się po prostu jako posty i ich zaletą jest bardzo skrótowy przekaz, bardzo konkretny, zarówno na temat wiedzy, jak i na temat sposobów reagowania na trudności w komunikacji o charakterze giełkotu. Powstała również nowa wersja plakatu na temat giełkotu. Jest już dostępna w kilku wersjach językowych i niedługo będzie dostępna także ulotka Międzynarodowego Stowarzyszenia Giełkotu, AJKA, przetłumaczona przez panie studentki również na język polski. Pierwszy dzień konferencji, sobota i otwarcie wydarzenia przez dwie najbardziej zaangażowane w organizację tego wydarzenia osoby, profesor Katarzynę Węsierską z Uniwersytetu Śląskiego oraz dr Susan Cook, która przyleciała do nas ze Stanów Zjednoczonych. Pierwszym prelegentem, który otworzył to wydarzenie, był wiceprzewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Giełkotu. Dr Susan Cook pełni rolę przewodniczącej. Wiceprzewodniczącym jest Rutger Wilhelm i jego doświadczenia, jego droga do osiągnięcia takiej sprawności komunikacyjnej, jaką prezentuje obecnie, była tematem tego wystąpienia. W pierwszym dniu bardzo wiele się działo, równolegle odbywały się rozmaite panele, w których
występowali znani z zagranicy badacze, jak również czynni logopedzi. I trudno było jednocześnie wszystkiego dotknąć, posłuchać, zobaczyć. Trzeba było wybierać, trzeba było się decydować, na które wystąpienia się udać, a które no, niestety muszą zostać tym razem odpuszczone. Kilka slajdów zaledwie przygotowałam na temat pierwszego i drugiego dnia konferencji, ponieważ no, nie byłam w stanie też uczestniczyć we wszystkich tych wydarzeniach, ale myślę, że warto powiedzieć, że prelegentami podczas tej konferencji były osoby zarówno, które tworzyły jakby podwaliny wiedzy na temat giełkotu, tej specjalistycznej naszej wiedzy opartej na doświadczeniach, na badaniach, więc profesor Ken St. Louis, ale także profesor Florence Myers. Był także obecny specjalny gość, który przyjechał specjalnie na to jedno wydarzenie i występował. Dorosła osoba z giełkotem, która podzieliła się swoim doświadczeniem i była w towarzystwie mamy, a więc również taka bardzo dobra okazja do tego, aby dopytać mamę o jej perspektywę, o jej doświadczenia, więc nie tylko z punktu widzenia dorosłej już osoby z giełkotem, jak to było w dzieciństwie, jak to jest obecnie, ale także z punktu widzenia rodzica. Bardzo, bardzo ciekawe wystąpienie. Spośród wielu wystąpień zaskakujące było wystąpienie jednego ze sponsorów wydarzenia, With Wrap. Twórca programu, aplikacji, która pomaga, wykorzystując właśnie wirtualną rzeczywistość, pomaga wejść w świat, który jest takim pomostem pomiędzy tą sytuacją sztuczną, gabinetową, a sytuacją życiową, a więc do przetrenowania różnych sposobów, strategii w takiej sytuacji, która jest prawie już podobna bardzo, prawie już rzeczywista, ale jednak jest to rzeczywistość wirtualna, Garrett Walkom, ponieważ uczestniczyłam w pracach przygotowawczych do uruchomienia wersji w języku polskim, dostąpiłam tego zaszczytu, że wśród trzech osób, które mają swoje awatary w tym programie, zostałam również umieszczona między takimi znakomitościami jak profesor Katarzyna Węsierska i magister Joanna Szymczakowska. Także taka ciekawostka, jeśli chodzi o polski akcent w takich międzynarodowych działaniach na rzecz terapii, upowszechniania wiedzy na temat giełkotu. Tutaj slajd z wystąpienia Garretha Walkoma wraz z Manon Spruit. Także zmiana społecznych postaw była bardzo istotna. Ona właściwie przewijała się przez wszystkie trzy dni, a więc przez warsztat przedkonferencyjny, piątkowy nasz, w którym mówiłyśmy dużo na temat upowszechniania i w drugiej jego części można było zadać pytanie przewodniczącej Międzynarodowego Stowarzyszenia Giełkotu, dr Susan Cook. Podczas pierwszego dnia konferencji pojawił się warsztat w języku polskim, który mówił o zmianie postaw wobec giełkotu i w jaki sposób te postawy starają się zmienić działający na Uniwersytecie Śląskim profesorowie i studenci. Zmianę postaw warto postrzegać w takiej właśnie dłuższej perspektywie, dlatego też gromadzenie doświadczeń z różnych programów, z różnych projektów i sprawdzanie, co u nas może się sprawdzić, wydaje się być bardzo cenne. I podczas drugiego dnia konferencji miało miejsce również wystąpienie, podczas którego takie międzynarodowe badanie na temat zmiany postaw było również przedstawione. Podczas uroczystej kolacji pierwszego dnia wręczono nagrodę Deza Weissa i otrzymała ją osoba bardzo zasłużona, działająca od wielu lat w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Giełkotu, właściwie od samych początków obecna tam Isabel Rachel. I to docenienie wieloletnich działań na rzecz giełkotu odbyło się właśnie w takiej uroczystej oprawie podczas uroczystej
kolacji, a następny dzień rozpoczął się od wystąpienia dwojga bardzo aktywnych, działających naukowo osób, które są w trakcie przygotowywania narzędzia do badania jakości życia osób z Giełkotem w wersji OASIS, czyli tego narzędzia, które bada jakość życia osób z jąkaniem, zbierają dane, prowadzą badania i przygotowują wersję, która będzie badała jakość życia osób z Giełkotem, coś, czego jeszcze dotychczas nie mogliśmy w pełni uczynić, nie mając właśnie takiego narzędzia. Bardzo, bardzo ciekawe wystąpienia, które pokazywały, jak bardzo zniuansowana powinna być terapia Giełkotu, na jak wiele aspektów należy zwrócić uwagę i jak wiele zmieniło się przez te lata, kiedy poznawaliśmy Giełkot, kiedy ten Giełkot zaczynał pojawiać się w gabinetach logopedycznych, jak to było wcześniej, jak jest teraz, na co zwracać uwagę, szczególnie w pracy z dziećmi, w jaki sposób rozmawiać z rodzicami. I tutaj zarówno dr Kathleen Scaler-Scott, jak i profesor Scott Jarus w swoich wystąpieniach poruszyli te właśnie tematy. Bardzo wiele ciekawych warsztatów, wystąpień podczas drugiego dnia konferencji i znów konieczność dzielenia uwagi pomiędzy różne wystąpienia. Pomiędzy doniesienia z badań, a opisy przypadków z praktyki, w jaki sposób pracować z Giełkotem i także sesje posterowe. Profesor Dobrinka Georgiewa z Bułgarii ufundowała nagrodę dla studentów za najlepszy poster studencki i przypadła ta nagroda w udziale, uważam, że bardzo zasłużenie, studentkom Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem pani dr Moniki Kaźmierczak. Bardzo zasłużona nagroda. Myślę, że te badania prowadzone wśród studentów na temat postrzegania własnych trudności, być może o charakterze Giełkotu, to coś, co powinno mieć miejsce w nie tylko na tym jednym uniwersytecie, ale myślę, że zapoczątkuje serię badań, które naprawdę mogą przynieść bardzo ciekawe wyniki. Także trzymam kciuki za młode panie studentki i wierzę, że w przyszłości będą bardzo efektywnymi naukowcami z wieloma sukcesami. Gratulacje. Po konferencji na temat Giełkotu nie jest przewidziana publikacja, natomiast osoby, które będą zainteresowane napisaniem artykułu, będą mogły umieścić je w dwóch periodykach w języku polskim lub angielskim. I to będzie forum lingwistyczne, które wydaje Uniwersytet Śląski oraz Logopedica Lodzienzia, które wydaje Uniwersytet Łódzki. Tak więc w przyszłym roku możemy spodziewać się jakichś artykułów na temat Giełkotu, które powstały właśnie na bazie wystąpień na tej konferencji. Konferencję zamknęły warsztaty, tym razem na temat jąkania, które poprowadził profesor J. Scott Jarus. Warsztaty te dotyczyły jąkania u dzieci w wieku szkolnym. Były zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, bardzo nasycone wiedzą i przykładami z praktyki. Spora grupa logopedów wzięła w nich udział i myślę, że to było doświadczenie bardzo, bardzo ważne dla nas wszystkich, aby zarówno podczas konferencji, jak i podczas tych warsztatów móc spotkać osoby, o których dotychczas mogliśmy jedynie czytać bądź oglądać ich w internecie, słuchać. Mogliśmy ich poznać, zobaczyć, jaką osobowością są te nasze autorytety w dziedzinie Giełkotu. I myślę, że też wiele osób mogło zobaczyć, że ten dystans nie jest taki duży, że ci ludzie rzeczywiście bazują na praktyce, że cenią sobie kontakt z logopedami, praktykami, cenią sobie wymianę doświadczeń. Myślę, że to naprawdę ważne, abyśmy mogli
osobiście kontaktować się z ludźmi, którzy mają tak ogromną wiedzę i taki wkład, jeżeli chodzi o badania naukowe, w rozwijanie wiedzy, upowszechnianie tej wiedzy na temat giełkotu. I tydzień później, właściwie jeszcze w obrębie tego samego tygodnia, w piątek, odbyła się prezentacja sztuki niewypowiedziane, unspoken. To projekcja online wydarzenia, które zostało nagrane i które opowiada o jąkaniu z perspektywy jednego człowieka, takiego troszkę everymana wśród osób jąkających się. Jest takim spadkobiercą doświadczenia wielu osób. Trudnego doświadczenia. Doświadczenia, które czasami wręcz mogło budzić lęk, bo było wręcz przemocowe. Pojawiła się figura mężczyzny, który mógł być właśnie jąkaniem i który bardzo przemocowo postępował z głównym bohaterem. Słyszeliśmy głosy najbliższych kolegów, koleżanek, rozmaite echa z pracy, a więc całość doświadczenia człowieka, który zmaga się z jąkaniem bez wsparcia i bez akceptacji w otoczeniu. Jakie to może być trudne, jeżeli jąkanie jest nie tylko nieakceptowalne społecznie, ale też w efekcie tego człowiek sam siebie stygmatyzuje ze względu na jąkanie. Po tej projekcji odbyła się dyskusja z zaproszonymi gośćmi i bardzo ciekawe pytania padały, bardzo ciekawe wypowiedzi. I staraliśmy się dojść do tego, co mogłoby tutaj wpłynąć na zmianę zarówno w tej relacji człowiek i jąkanie, jak również w relacji człowiek z jąkaniem, a jego środowisko. Co możemy zrobić, aby dzieci, które teraz się jąkają, nie miały tak traumatycznych, tak ciężkich doświadczeń z dzieciństwa, wczesnej młodości, i aby w wieku dorosłym nie miały takiej figury jąkania, która aż tak przemocowo ogranicza ich funkcjonowanie, ich zdolności, ich możliwości. Te projekcje bardzo chcielibyśmy powtórzyć za miesiąc, bo przypadnie Międzynarodowy Dzień Świadomości Jąkania, ale jeszcze data nie jest ustanowiona. Myślę, że jeżeli będzie tylko wiadome, to będę się starała tutaj o tym powiedzieć. I właśnie Międzynarodowy Dzień Świadomości Jąkania będzie świętowany na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i tam będzie również możliwość obejrzenia projekcji tej sztuki. Myślę, że warto skorzystać. Proszę tylko pamiętać, aby się zapisywać online na to wydarzenie. Nie trzeba płacić, jest bezpłatne, natomiast warto się zarejestrować, żeby zapewnić sobie miejsce i nie tylko obejrzeć projekcję, ale też wysłuchać wystąpień, które jej będą towarzyszyły. Myślę, że to bardzo warte uwagi wydarzenie. W poniedziałek, dzień po Międzynarodowym Dniu Świadomości Jąkania, zapraszamy na takie spotkanie online, które będzie dotyczyło tematu pracy i oczywiście będzie tutaj kontekst jąkania, a więc co pracodawca powinien wiedzieć o jąkaniu, co o jąkaniu powinni wiedzieć współpracownicy, na ile pracownik, który jąka się, powinien o tym informować, może na ile chce o tym mówić, na ile uzna to za ważne. Podobne kwestie chcielibyśmy poruszyć podczas tego spotkania, na ile jąkanie ma wpływ na podwyżkę, na awans, na przebieg kariery zawodowej. Co możemy zrobić, aby dorosłe osoby z jąkaniem w swojej pracy nie musiały być przez to jąkanie zupełnie odsunięte na margines? Myślę, że warto przyjść, posłuchać. Będą również zaproszeni goście i będą dorosłe osoby z jąkaniem, które działają w ruchu samopomocy, więc myślę, że
warto przyjść i posłuchać. Być może zabrać głos i wyrazić swoją opinię na ten temat. Wczoraj odbył się webinar, taki comiesięczny webinar organizowany przez Fundację Centrum Logopedyczne. On miał za temat narząd głosu, dbałość o niego. Prowadziła go pani doktor Agnieszka Pusajska-Otto. I ten webinar inauguruje takie comiesięczne spotkania online, na które można się zapisać i wysłuchać najpierw wystąpienia, a potem wziąć udział w sesji pytań i odpowiedzi. I za miesiąc taki webinar odbędzie się również. Tematem będzie, jak wspierać dziecko z jąkaniem w szkole. Będę miała zaszczyt i przyjemność wypowiedzieć się podczas tego webinaru. Zapraszam więc do udziału. A o dokładnej dacie i godzinie jeszcze będziemy informować. Jeżeli ktoś ma potrzebę poszerzenia swoich wiadomości, umiejętności w pracy z dziećmi z jąkaniem i chciałby spędzić weekend online właśnie z tym tematem, to zapraszam do zapisów na takie warsztaty, które będą poświęcone właśnie tej tematyce. Pierwszy dzień, jak diagnozować, co jest ważne, jakie mamy narzędzia, a w drugim dniu, jakie podejścia terapeutyczne możemy wykorzystać i jak te wskazania, które wypływają nam z wyników diagnozy, zastosować w terapii, jak zrealizować program tak, aby dziecko dostało wsparcie i aby również wsparciem dla dziecka byli jego rodzice. I rodziców właśnie zapraszam na warsztaty. Kolejny jesienny cykl rozpoczynamy 16 października. Spotkania będą w poniedziałki, co 2 tygodnie, 5 spotkań w małej kameralnej grupie. I podczas 5. spotkania odwiedzi nas gość specjalny. Zazwyczaj jest to specjalista, dorosła osoba z jąkaniem, która jest jednocześnie albo psychologiem, albo logopedą, albo działaczem ruchu samopomocy. I będzie można zadać tej osobie pytania. Zachęcam do udziału. Zbierają się także dwie grupy wiekowe dla dzieci z jąkaniem, które również odbędą się online. I ta pierwsza grupa, ta starsza grupa od 10 do 13 lat i grupa młodsza od 6 do 9. Też kameralne grupy, nieduże. Też 5 spotkań co 2 tygodnie, ale nieco krótszych niż dla rodziców. Okazja do poznania innego dziecka, które też się jąka, choć jąka się pewnie inaczej, jak sobie radzi, można się wymienić doświadczeniami, ale też zdobyć wiedzę i umiejętności, jak być dobrym mówcą, słuchaczem, jak sobie radzić w komunikacji, tak aby była ona przyjemna i satysfakcjonująca. Oczywiście nie zabraknie gier, nie zabraknie zabaw, konkursów i możliwości wspólnego działania, na tyle, na ile oczywiście te warunki online nam pozwalają. Bardzo zapraszam. I to, co się jeszcze we wrześniu wydarzyło, to mój kurs nauczycielski życia opartego na uważności, Mindfulness Based Living Course. I to jest coś, co poszerza moje umiejętności, które chciałabym również łączyć z terapią, z pomocą osobom, które się do mnie zgłaszają. Ale kurs, który prowadzimy od października z Katarzyną Bóg wspólnie, nie jest o terapii jąkania i o tym, jak uważność w terapii jąkania wykorzystać, ale jak żyć, aby pełniej doświadczać tego, co nas czasem omija, a więc pełniej doświadczać drobnych przyjemności codziennego dnia, codzienności, w jaki sposób nieco zwiększyć może poziom swojej koncentracji, może łatwiej zasypiać. Troszeczkę informacji na temat tego, czym uważność jest, kilka technik, które pomagają troszeczkę uspokoić umysł, bo opróżnić się go z myśli zupełnie nie da, ale chociaż troszeczkę uspokoić. Jak być trochę bardziej uważnym na rozmówców, jak być uważnym
i życzliwym dla siebie i dla innych, bo ten kurs, który prowadzimy, ma takie dwie nogi. Z jednej strony mówimy o uważności, ale z drugiej również o życzliwości, o współczuciu. I na ten kurs zapraszamy, gdyby ktoś chciał sprawdzić, czy to jest dla mnie taki trening uważności po to, aby więcej czerpać z przyjemności także również z tego codziennego dnia, aby może móc się lepiej skoncentrować na różnych zadaniach, aby być bardziej uważnym w komunikacji. I o komunikacji, o uważności w komunikacji chciałybyśmy opowiedzieć wraz z Katarzyną Bóg za tydzień w piątek. Zapraszamy na to spotkanie już o normalnej porze, o 18. Bardzo chciałybyśmy poopowiadać o tym, dlaczego uważność może być istotna w naszym życiu z różnych punktów widzenia. Zarówno takiego zwykłego, przeciętnego użytkownika codziennej komunikacji, porozumiewania się z innymi, jak również komunikacji, również jako specjalista, logopeda z naszymi klientami, z rodzicami dzieci. Uważność na dziecko, kiedy jestem rodzicem, jakie to ma znaczenie w komunikacji z dzieckiem, jak to wpływa również, kiedy prowadzimy terapię jąkania, jak uważność w komunikacji może sprzyjać, może wspierać zdolności dziecka z jąkaniem, do tego, by sobie łatwiej poradzić. Poradzić właśnie po to, aby mieć ten sukces w komunikacji. Troszkę o tym też, czym uważność nie jest. Troszeczkę mitów chciałybyśmy także rozwiać. Na pewno nie jest to relaks, to jest trening. Na pewno nie będziemy opróżniać umysłu z myśli, bo nie wiem, czy ktokolwiek na świecie potrafi po prostu nie myśleć wcale przez dłuższy czas. Być może uspokojenie umysłu i zmniejszenie tempa przepływania myśli przez nasz umysł i częste wracanie do tu i teraz, do tej chwili obecnej, to rzeczywiście może być przedmiotem treningu, ale nie opróżnianie umysłu z myśli. I jakie to może mieć korzyści także w terapii, którą prowadzimy, którą oferujemy? Jakie to może mieć znaczenie dla nas jako terapeutów? Jak my dzięki tej uważności możemy w naszym prywatnym życiu pełniej żyć, uważniej żyć, ale także jak możemy sobie w naszej pracy dzięki uważności pewne rzeczy być może ułatwić, być może otworzyć się na nowe. Bardzo zachęcam do tego spotkania za tydzień, a także do udziału w naszym kursie. Mamy jeszcze wolne miejsca, więc zapraszamy. Kurs jest online, a więc jeżeli w Waszym mieście nie ma takiej grupy, która się spotykają, uważności rozmawia i uważność trenuje, to tym bardziej taka wersja online jest, myślę, warta zauważenia i wzięcia pod uwagę. Tym bardziej, że tutaj w tym wypadku, jeśli chodzi o uważność, kursy online sprawdzają się bardzo dobrze. Dziękuję bardzo za uwagę. Starałam się zrelacjonować to, co najważniejsze i zaprosić na wydarzenia październikowe. Za tydzień spotkamy się na live'ie na temat uważności, a w październiku będziemy się spotykać na rozmaitych wydarzeniach, które będą związane z tematyką jąkania, bo przed nami Międzynarodowy Dzień Świadomości Jąkania. Dziękuję, miłego wieczoru i do zobaczenia za tydzień.